O tym, że SPC Gear oraz Silent NPC zostały scalone pod jedną nazwą, mianowicie Endorphin, mówił już chyba każdy. Endorphin, bo endorfinę, przekaz jest dosyć jasny. Z mojej strony, no definitywnie bardziej wolałem te czarne pudełka, natomiast nie pudełko stanowi o sprzęcie, a jego jakość. W tym wypadku mówimy o klawiaturze, która moim zdaniem te oczekiwania spełnia zdecydowanie z nawiązką. Zapraszam Was do materiału na temat tego oto niewielkiego produktu, mianowicie Endorphin Talk Compact. To, co widzicie w tym momencie, to konkretnie Endorphin Talk Compact Wireless. Cena 329 zł, bardzo atrakcyjna jak na wirelessa i to nie byle jakiego, no bo co w tej cenie dostajemy? 60% klawiaturę, odbiornik 2,4, odpinany przewód USB do USB typu C, który jest delikatnie spersonalizowany do tego urządzenia. Czy wejdzie tutaj jakiś customowy coil? Zobaczmy. Mam coila? Okej, wszedł bez żadnego problemu, więc możecie liczyć na to, że naprawdę duża część tego typu przewodów Wam się do tej klawiatury zmieści. No i właśnie, zacznijmy może od faktu, że przed nami klawiatura 60%. To pierwsze takie urządzenie w ofercie producenta i z automatu powoduje, że trafia do konkretnego grona odbiorców. Odbiorców lubiących miniaturyzację, którym nie przeszkadza brak fizycznych wydzielonych kursorów czy klawiszy funkcyjnych. Tutaj wszystko oczywiście jest zamknięte, ale w skrótach, które zostały wyszczególnione na bocznych sekcjach nakładek i wymaga to trochę gimnastyki palcami. Urządzenie jest czarne, bardzo powściągliwe na górze, trochę więcej dzieje się na spodzie, bo mamy tutaj geometryczne wzory, no i miejsce do ewentualnego przeprowadzenia przewodu w różnych kierunkach. Jest też obszar na umieszczenie odbiornika 2,4 do transportu, które pozostaje magnetyczne. Samego switcha do uruchomienia trybu przewodowego lub 2,4 należy szukać na prawej krawędzi, na froncie z kolei znajdziemy diody, no i subtelne logo marki. Wracając na tył, cztery czarne gumowe punkty odpowiadające za stabilizację urządzenia. Wy zapytacie pewnie, gdzie tutaj jest regulacja kąta nachylenia. Ona jest obecna, chociaż nie do końca oczywista. Mianowicie te czarne klocuszki można sobie zdjąć, no i wtedy klawiatura leży nam płasko, a jeżeli chcemy mieć klawiaturę wyżej, no to wtedy magnetyczne nakładki wracają na swoje miejsce w ten sposób. No i stabilność przy wyższym kącie zapewniona. Generalnie bardzo fajne rozwiązanie. Jedyne, czego ewentualnie mógłbym się obawiać, to że gdzieś w przyszłości po prostu te dodatkowe nakładki zgubię. To wszystko. Solidności case'a nie zarzucę nic. Elegancko zespolony, twardy, wsparty metalowym plate'em. Kołnierz wysoki. Nie uświadczycie tutaj dryfujących klawiszy uniesionych ponad korpus, które były i są nadal w GK630 czy GK650. Zagościła nowa forma obudowy i miejmy nadzieję, że nie jest to pojedynczy skok w bok, a zapowiedź kolejnych urządzeń z ukrytymi switchami oraz płytką, na której je oparto. Bardzo sympatyczny pomysł z tymi diodami umieszczonymi na froncie urządzenia, do których nawiążę ponownie. Jedna informuje nas przykładowo o ładowaniu, a druga o uruchomionym caps locku. Trochę mniej sensownym rozwiązaniem i szybko usuniętym przeze mnie był fakt, że naklejka ze skrótami znajdowała się na tyle klawiatury, chociaż na upartego mam uzasadnienie. Po co trzymać na biurku papierologię, skoro można taką rozpiskę chociażby tymczasowo przykleić na ramce monitora czy krawędzi blatu, aby przywyknąć do miniaturyzacji. I wiemy, to jest prawdopodobnie moja fantazja i nikt w ten sposób nie będzie korzystał ze wspomnianej naklejki, ale jeżeli stwierdzicie, że to nie głupi protip, no to wtedy pamiętajcie, że to ja byłem tym geniuszem, który stwierdził, że naklejkę można sobie na biurku przez jakiś czas przykleić, ale wróćmy do obudowy, bo mam wobec niej jeden dosyć poważny zarzut, mianowicie klawiatura, a konkretnie pierwszy rząd przycisków osadzony jest wysoko, bardzo wysoko. Generalnie jestem fanem podpórek pod nadgarstki, ale tutaj jest to dla mnie obowiązek. Trochę ponad 3 cm na spacji sprawiło, że nie korzystałem z tej klawiatury bez dodatkowego akcesorium, bo czułem spory dyskomfort, dlatego jeżeli już wyposażacie się w tą klawiaturę, to rekomendowałbym jednak dorzucenie do jakiejś podpórki pod nadgarstki, a Endorphin z kolei sugerowałbym, żeby coś takiego pojawiło się także w ofercie, aby ten spory uskok w jakiś sposób zminimalizować, ponieważ przy dłuższych sesjach może to być odczuwalne. Mając jednak podpórkę, ergonomia pracy jest wzorowa. Nakładki o profilu OM są ok, nie zgorsza grubość, double shoty, PBT-ki z transparentnymi znakami w centrum. Tylko boczne sublegendy są namalowane, ale o ich żywotność raczej bym się nie martwił, w końcu palce spoczywają na lekko matowym profilu górnym. Warto zaznaczyć, że nakładki siedzą dosyć ciasno na, i tutaj uwaga, keylach, boxach. Bardzo cieszy mnie taka zmiana. Przeskakujemy na switcha gładszego, o wysokiej stabilności, fajnej pracy. Warianty są różne, mianowicie mamy browna, mamy reda, no a do mnie trafił box black, czyli cięższy liniowiec, a ja takowe bardzo lubię. Switch ma delikatną ilość smaru na spodzie w moim wypadku. Jest trzepinowy i jak widzicie wyciągnąłem go, bo tak, Endorphin Talk Compact to nie tylko klawiatura wyposażona w nowe switche MKL boxy, ale również posiadająca hot swapa. Mamy tutaj hot swapa w układzie północnym ze wsparciem dla 3, jak i 5 pinów, więc w przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego switcha wyjąć, dosmarować, dajmy na to, sprężynę, ewentualnie zmienić w ogóle klik na coś zupełnie innego, aby dostać kompletnie inną charakterystykę.
Możecie też dosmarować stabilizatory, które są osadzone na plejcie, a ich wyciągnięcie przez obecnego hotswapa nie stanowi żadnego problemu. Natomiast ich domyślna praca nie jest już sama w sobie zła, przesmarowane są, ewentualnie można usunąć plastikowe wypustki na spodzie, aby wyzbyć się lekkiej gąbczastości w ostatniej fazie docisku, ale tak poza tym jest spoko. Natomiast ogólnie uważajcie z rozbieraniem tej klawiatury. Sprzęt jest zabezpieczony plombą na jednej ze śrub, jej przebicie to automatyczna utrata gwarancji. Pozwólcie zatem, że zrobię to za Was, pokażę Wam wnętrze. Otóż case zawiera baterię na samym spodzie, wydzieloną płytkę na porty i generalnie jest pusty, więc w tej sytuacji nie ukrywam, trochę zastanawiam się nad tym, czy wysokość tej klawiatury jest jakkolwiek sensownie uzasadniona. W każdym razie wiecie już, jak wygląda wnętrze, teraz posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi. Brzmienie nie jest na pewno idealnie współgrające z nazwą, czyli TOK, ale okej, minimalne echo, pingowanie nie zauważyłem, może inaczej. Za 329 zł jest to bardzo fajnie pracująca, bezprzewodowa klawiatura i pod tym względem nie ma sensu doszukiwać się jakichś rozczarowań. Równie duży atut pozostaje w zakresie samej bezprzewodowości. Jedno urządzenie na 2,4, do 3 sparowanych na Bluetooth, bateria 2,5 tysiąca mAh. Nie zauważyłem jakichś określonych danych na temat żywotności na stronie. Finalnie na 2,4 oraz z pełnym RGB uzyskanie tych 20-22 godzin to raczej max. Ewentualnie można obniżyć jasność. Bardzo standardowa żywotność i bez podświetlenia oczywiście ten czas będzie znacząco większy, a przejście na Bluetooth pod multimedia dodatkowo rozciągnie użytkowanie. Aplikacja już obecna, podświetlenie do zmiany wraz z kustomizacją, przyciski z przypisaniem makro, blokada klawisza Windows itd., itd., zmiana odświeżania, a nawet dual mode związany z funkcjami jak strzałki pod WSAD. Ale czy samo korzystanie z tej klawiatury jest doświadczeniem pozytywnym? Oczywiście, że tak. Zerwań podczas 2,4 czy też Bluetooth nie zauważyłem, stabilna praca, stabilna rozgrywka na 2,4. Pozytywnie odbieram zarówno kontakt z tutejszym boksowym switchem, jak i keycapem, po prostu całokształt tego urządzenia. W zasadzie jedyna rzecz, do której mogę się doczepić, to wspomniana wysokość. Trzeba być faktycznie fanem bardzo wysokich klawiatur, żeby tutejszy front zaakceptować bez żadnej podpórki pod nadgarstki. Poza tym jednak uważam, że to naprawdę sensownie wyceniony sprzęt. Mówię zupełnie szczerze, bo nie przypominam sobie, abym w ostatnim czasie testował klawiaturę dostępną od ręki w Polsce, która kosztowałaby 330 zł i była jednocześnie wyposażona zarówno w Bluetooth na 3 urządzeniach, jak i 2,4, a tutaj wszystko jest na pokładzie. Fajna ewolucja, fajną drogę obiera sobie Endorfi jako nowa marka. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie w przyszłości. Mam nadzieję, że pojawią się niedługo jakieś propozycje TKL oraz Full Size, które także będą serwować nam taki design, czyli bez floatki oraz z ciekawymi switchami, bo tymi de facto Kalebox już są. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej klawiaturze, jak Wam się podoba, no i na co czekacie w przyszłości od marki Endorfi. Piszcie pod spodem, każdy zasięgowy komentarzyk czy też like będzie mile widziany. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to subskrybujcie, wpadajcie na Instagrama, TikToka, Discorda, a my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!